Moje wspomnienia związane z Karolem Wojtyłą, już takie bardzo intensywne, to moje lata seminaryjne, lata 70. Już na początku studiów seminaryjnych, akurat seminarium w Tarnowie przeżywało 150. rocznicę swojego istnienia. Było to wielkie święto i najważniejszym gościem zaproszonym na to święto był właśnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał Wojtyła. Celebrował, głosił kazanie i uczestniczył w tych uroczystościach. I potem jako kleryk miałem z nim takich bliskich spotkań kilka, może nie całkiem osobistych, ale mogłem go słuchać, mogłem się z nim spotykać. Choćby taki małe wspomnienie, ale dosyć intensywne, to było poświęcenie figury błogosławionego ojca Maksymiliana Kolbe. Wkrótce po jego beatyfikacji w roku 72 kardynał przybył do naszego seminarium i poświęcił tę figurę w holu seminarium duchownego. I pamiętam z tego przeżycia, jakie wielkie wrażenie wywarło na mnie odmówienie przez niego zwykłej modlitwy poświęcenia. Wtedy te modlitwy poświęcenia były jednakowe na wszystkie rodzaje poświęceń. Znaliśmy je na pamięć. A kardynał Wojtyła wypowiedział tę modlitwę w sposób tak niezwykły, tak niezwykłym głosem i z tak niezwykłym przejęciem, że nas to wszystkich zelektryzowało. A więc pierwsze moje takie bliskie spotkanie z nim to doświadczenie, w jaki genialny sposób posługiwał się słowem. Ileż potrafił tchnąć w zwykłą formułę odmawiano tyle razy i słyszano tyle razy. A potem w auli seminaryjnej było spotkanie z nim i z kolei powiedział nam parę słów na temat ojca Maksymiliana Kolbego, jego roli, o tym, że był patronem naszych trudnych czasów, pamiętam, rozwijał ten temat. I znowu mogliśmy tutaj doświadczyć głębi intelektualnej tego wszystkiego, co mówił. Mówił to rzeczywiście od siebie, z serca, z niezwykłą jakąś nowością, tak, że słuchaliśmy z wielką uwagą i z wielkim pożytkiem. Jako student teologii, jako kleryk byłem też w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Wigilię Święta Wniebowzięcia. W tych czasach kardynał Wojtyła przychodził na wieczorne spotkanie z młodzieżą. Pamiętam to zejście z góry Ukrzyżowania w grupie młodzieży, kiedy kardynał zanurzył się po prostu całkowicie w młodzież. Można było się o niego otrzeć, niemal go dotknąć. Skupiony, bardzo bliski. Oczywiście odprawiał też liturgię i głosił kazanie. Był na różnych uroczystościach diecezjalnych w Tarnowie. Pamiętam choćby w roku 1976 wielką uroczystość dziękczynienia za beatyfikację Marii Teresy Leduchowskiej w Lipnicy Murowanej, to miejscowość, która wydała tylu świętych. Więc tam też pamiętam z bliska jego obecność. Potem ostatnią obecność w diecezji tarnowskiej, czy jedno z ostatnich, to było rozpoczęcie roku jubileuszowego świętego Stanisława, biskupa i męczennika. 900 lat po śmierci świętego Stanisława ten rok się rozpoczął w Szczepanowie, w miejscu urodzenia świętego Stanisława i skończył się już w Krakowie w roku 79. Papież zakończył ten rok już jako następca świętego Piotra. Przyjechał na to zakończenie z Rzymu. Więc w Szczepanowie, kiedy jeszcze był kardynałem, właśnie w roku, było to 78, chyba w maju, przywiózł relikwie świętego Stanisława, czaszkę świętego Stanisława w tym pięknym relikwiarzu. I również wygłosił słowo do zebranych. A więc to były te pierwsze wspomnienia, zanim jeszcze został Ojcem Świętym. To były moje pierwsze kapłańskie rekolekcje, które w rok poświęceniach odprawialiśmy w Zakopanem. Seminarium duchowne w Tarnowie ma tam swój dom od dawnych czasów. I tam właśnie odprawialiśmy rekolekcje. Zbliżało się konklawę. Więc powiem szczerze, że ja już od wielu lat słyszałem takie głosy, że kardynał Wojtyła będzie papieżem. Już od czasów kleryckich te głosy się pojawiały, więc ja się tych myśli i tych nadziei chwytałem. I powiem, potem jeszcze na krótko, po śmierci Jana Pawła I w
byłem wtedy wikariuszem w Limanowej, diecezji tarnowskiej, to z Krakowa nadchodziły niezwykłe wieści. Mianowicie, że Karol Wojtyła przeżył bardzo głęboko śmierć Jana Pawła I, że ta śmierć była dla niego jakimś niezwykłym przeżyciem i niezwykłym znakiem. To, co mówił też przy okazji mszy świętej za Jana Pawła I, pamiętam, że była tam mowa o tym, że nie wymawiamy imienia papieża w modlitwie eucharystycznej. W samym sercu najważniejszej czynności liturgicznej Kościoła ten papież był obecny, teraz go nie ma, że jest to jakaś niezwykła rwa. Więc wtedy te pogłoski o tym, że kardynał Wojtyła mógłby być wybranym papieżem, mocno się zagęściły, że tak powiem. I myśmy z wielką nadzieją czekali na wynik tego konklawy. Mówiliśmy o tym przed rekolekcjami bardzo intensywnie. Mówiliśmy, ale powiedzmy szczerze, że nie wierzyliśmy, żeby to było możliwe, że jest to nasze marzenie. Jest może taka szansa, ale ona przecież nie ma możliwości realizacji. I mimo, że powiedzmy w jakiś sposób ten wybór był oczekiwany, to jego ogłoszenie było czymś niesamowitym, radosnym. Ojciec rekolekcjonista, to był redemptorysta, nazywał się chyba Wojnowski, po prostu zwołał nas w czasie rekolekcji, przerwał to milczenie i mówił, że usłyszał w radio hiszpańskim, że akurat dokonał się wybór papieża, że widać biały dym. I wtedy my wszyscy zeszliśmy się do jadalni i mieliśmy okazję usłyszeć te pierwsze słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II. Było to przeżycie niesamowite. Po dziś dzień mówi się o tym przeżyciu z pewnym wzruszeniem. Wszyscy poklękaliśmy na podłodze, kiedy z tego radia, które trochę trzeszczało, usłyszeliśmy pierwsze błogosławieństwo nowego papieża. Powiem szczerze, że z tego rekolekcyjnego skupienia już niewiele zostało. Niemniej jednak te rekolekcje zapadły w pamięć, jak żadne inne rekolekcje w moim życiu. Trzy wydarzenia z życia papieża, myślę, nie tylko dla mnie, ale dla większości pewnie ludzi, będą takie niesamowicie ważne. Mianowicie pierwszy jego wybór, ten niesamowity powiew Ducha Świętego. No potem zamach. Zamach, którego przecież był całkowitym zaskoczeniem. I fakt, że przelał wtedy krew na placu Świętego Piotra. W miejscu, gdzie za Nerona ginęły tysiące chrześcijan, bo obecny plac Świętego Piotra dotyka dawnego cyrku Nerona. I wreszcie jego odejście do domu Ojca. To też niesamowite przeżycie i niesamowite. Te trzy wydarzenia są, myślę, dla wszystkich i dla mnie również jakimś najmocniejszym wspomnieniem. Ale oprócz tego były takim przeżyciem wszystkie jego wizyty w Polsce kolejne, które przeżywaliśmy. I dla mnie też wszystkie osobiste spotkania, których pewnie bym naliczył cztery, kiedy mogłem z nim bezpośrednio zamienić kilka słów, a nawet być dwa razy na obiedzie u Ojca Świętego, co było zupełnie przeżyciem niezwykłym. Pierwsza moja rozmowa z Karolem Wojtyłą to była już po wyborze jego na papieża, podczas mojej pierwszej wizyty w Rzymie. Był to rok 1983, kiedy już byłem studentem dogmatyki na Uniwersytecie w Innsbrucku. I wtedy nasza grupa studentów, to było zorganizowane przez Kanizjanum, kolegium, w którym mieszkaliśmy, wybrała się do Asyżu. Ja z moim kolegą, księdzem Mieczysławem Pyrkiem, który również studiował, postanowiliśmy jednak pojechać też do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. I udało się nam dostać bilet do tak zwanego pierwszego rzędu, do którego Ojciec Święty po audiencji, na plac tej środowej audiencji podchodził. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, że podając ręce tylu ludziom, kiedy powiedziałem mu słowa pozdrowienia w języku polskim, od razu się zatrzymał, zapytał, skąd się tu wzięliśmy, co robimy, gdzie studiuję, jaki przedmiot, kto jest moim promotorem. A więc w tej krótkiej chwili udało się nawiązać już dialog, który dotyczy już takich bardzo istotnych spraw. I to jego błogosławieństwo, którego mi wtedy udzielił, było dla mnie bardzo wielkim przeżyciem. Kolejne to było w roku 97, kiedy
razem z kolegami z rocznika przebywaliśmy w Rzymie. Postanowiliśmy jubileusz 20-lecia kapłaństwa obejść w wiecznym mieście, pobyć tam 2 tygodnie, zwiedzić te niezwykłe miejsca. I w tę wizytę w Rzymie, w wiecznym mieście, udało się wpisać spotkanie osobiste z Ojcem Świętym. Mieliśmy okazję, każdy miał okazję podejść do Ojca Świętego, uścisnąć Jego dłoń, zamienić z Nim parę słów. Mamy z tego wspomnienia zdjęcia. To było takie krótkie spotkanie, natomiast następne już było bardzo intensywne i chyba dla mnie było najważniejszym przeżyciem ze spotkań z Janem Pawłem w ogóle. Mianowicie to był rok 2000. Grudzień roku 2000. Byłem wtedy rektorem seminarium duchownego w Tarnowie. Było to seminarium w tym czasie i pewnie dalej jest największe w Polsce i największe w Europie jako seminarium diecezjalne. Ponad 300 alumnów. I wszyscy 300 razem z przełożonymi profesorami pojechaliśmy do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym autobusami. Była to podróż niezapomniana i niezapomniane przeżycie na placu Świętego Piotra, kiedy mogliśmy stanąć bardzo blisko Ojca Świętego, kiedy do nas po polsku, do seminarium wygłosił specjalne przemówienie, kiedy każdy rocznik mógł sobie zrobić z nim zdjęcie, kiedy miałem jako rektor okazję siedzieć przy nim tuż obok na wyciągnięcie dłoni i kiedy się te kolejne grupy alumnów przesuwały, prowadziliśmy bardzo interesujące rozmowy. Potem razem z Ojcem Świętym podeszliśmy do alumnów, którzy w tym czasie ustawili się na schodach Bazyliki Piotrowej. To te zdjęcia przejdą do historii. I mogliśmy Ojcu Świętego z całego serca zaśpiewać. Specjalnie ułożono piosenkę, kiedy Ojciec Święty z wielką radością patrzył na ten tłum młodych ludzi przygotowujących się do kapłaństwa, pełnych entuzjazmu i radości. Trochę pogroził laską, jak to miał w swoim zwyczaju. A potem właśnie w tym samym dniu miałem być okazję właśnie na obiedzie Ojca Świętego i spędzić z Nim 2 godziny w gronie bardzo bliskim, być uczestnikiem rozmowy na wiele ważnych, interesujących tematów. Jan Paweł II w czasie tych rozmów, tej rozmowy, gdzie siedziałem bardzo blisko niego, kiedy podchodziły kolejne roczniki alumnów, więc przedstawiałem mu właśnie kolejne roczniki o tym. Ojciec Święty, tam byli na przykład klerycy z Białorusi, którzy w tym czasie u nas studiowali, to Ojciec Święty od razu przemówił do nich po białorusku. Pytał się mnie na przykład, żebym mu przypomniał, kto w jego czasach, kiedy on był w Krakowie, był rektorem seminarium duchownego. Potem przy okazji diakonów, powiedzmy już najstarszego rocznika, na przykład to rozmawialiśmy o tym, że oni już wkrótce pójdą na parafię, że już za kilka miesięcy będą kapłanami i obejmą swoją pierwszą placówkę, tak jak kiedyś Ojciec Święty jako swoją pierwszą placówkę objął Niegowicz. Więc to były tego typu właśnie rozmowy, takie bardzo sympatyczne, bardzo osobiste, bardzo naturalne, na placu Świętego Piotra, na oczach tłumów ludzi i w blasku słońca. Było gdzieś koło 20 stopni, piękny, słoneczny dzień, błękitne niebo nad placem Świętego Piotra. W pewnym momencie ksiądz kardynał Dziwisz, obecny kardynał, ówczesny jeszcze sekretarz Ojca Świętego, przypomniał wizytę Jana Pawła II, pierwszą wizytę w Nowym Targu, i pozwolił mnie przypomnieć Ojcu Świętemu historię, kiedy Ojciec Święty, widząc wielu pielgrzymów z diecezji tarnowskiej, pozdrowił ich i powiedział tak w Nowym Targu, że kiedy bywałem w diecezji tarnowskiej, to sprzeczaliśmy się z biskupem Ablewiczem, która diecezja jest piękniejsza, czy krakowska, czy tarnowska. Bo obie są bardzo pięknie położone na południu, sięgają gór, południowych granic Polski. Więc mówi tak, gdy byłem w Tarnowie, to przyznawałem rację Ablewiczowi, że tarnowska, ale kiedy przyszedł do Krakowa, to sobie swoje myślał. Papież się wtedy bardzo śmiał
I jak mu to przypomniałem. I wtedy mówi, no ale przecież Tatry są w Krakowskiej, mówi papież. A ja wtedy odważyłem się podjąć lekką polemikę z Ojcem Świętym. I mówię mu, ale Pieniny są w Tarnowskiej, nie? A on mówi, też prawda. Więc była to bardzo, bardzo sympatyczna rozmowa. Kiedy zostałem mianowany biskupem przez Jana Pawła II, 24 lutego 2004 roku, to w maju razem z biskupem diecezjalnym Wiktorem Skworcem pojechaliśmy podziękować jakby Ojcu Świętemu za tę nominację, spotkać się z nim. I to spotkanie najpierw było, znowu było na placu Świętego Piotra, tylko teraz już nie byłem w tłumie, ale pod tym daszkiem tuż obok Ojca Świętego. I mogłem po raz kolejny przeżyć też tę niezwykłą atmosferę jego spotkań na placu Świętego Piotra. To jest też jakieś przeżycie, które nam bardzo wiele mówi o Kościele, o jego uniwersalizmie. Tam ludzie wszystkich języków, wszystkich kontynentów zgromadzeni wokół następcy Świętego Piotra. I Ojciec Święty, który do każdej grupy przemawia w ich własnym języku, który cierpliwie, mimo oczywiście, że już był wtedy w podeszłym wieku i mimo swojej choroby, potrafił nawiązać kontakt z każdą grupą, tyle radości wywołać. Po tej audiencji mogliśmy podejść do niego osobiście i potem znowu byłem po raz drugi na obiedzie u Ojca Świętego w gronie siedmiu biskupów. I było to znowu piękne przeżycie. Ojciec Święty, widać było na nim już znaki jego choroby postępującej. A mimo to było to spotkanie niesamowite, wzruszające. Mimo to od Ojca Świętego bił ten niezwykły blask. Ja to dzisiaj powiem, no blask świętości. Ojciec Święty już wtedy trochę mniej mówił, niemniej jednak było to spotkanie niezwykłe. I miałem taką okazję widzieć też jego duże poczucie humoru. Akurat był na tym spotkaniu też ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który przywiózł jednej z sióstr, jest to chyba siostra Eufrozyna, które pracowały w domu papieskim, nominację na stopień, myślę, podoficerski, ponieważ siostra przed wstąpieniem do klasztoru brała udział, była po prostu w armii podziemnej związana z AK, nie wiem już szczegółów. W każdym razie przywiózł jej tę nominację i przywiózł jej również mundur oficerski. I przy Ojcu Świętym ta siostra została poproszona i ten mundur ubrała. I wtedy widziałem tę niesamowitą radość Ojca Świętego, kiedy zobaczył swoją siostrę w mundurze oficerskim. Ta radość była tak naturalna, tak sympatyczna, mimo że był już wtedy wyraźnie naznaczony cierpieniem i chorobą. To jednak radość zawsze przez niego promieniowała. To była pielgrzymka, myślę, najważniejsza, niezwykła. Ja mam takie cztery elementy tej pielgrzymki. Najpierw dwa to są spotkania, w których uczestniczyłem. Uczestniczyłem w tej pielgrzymce w dwóch spotkaniach bezpośrednio, mianowicie w spotkaniu z Ojcem Świętym w Bazylice Wawelskiej, w Katedrze Wawelskiej, kiedy byłem też bardzo blisko Ojca Świętego, kiedy przechodził to na wyciągnięcie dłoni. To było jedno spotkanie, a drugie spotkanie było w Nowym Targu, kiedy Ojciec Święty właściwie nie celebrował, celebrował mszę świętą kardynał Macharski, ponieważ Ojciec Święty był wtedy lekko przeziębiony, ale to było spotkanie też bardzo interesujące, pięknie przemówił, wygłosił homilię i dopowiedział tam jeszcze wiele innych interesujących spraw. Pewnym zawodem było to, że nie było wtedy widać gór. Pamiętam, że 3 dni przed tą pielgrzymką byłem w Nowym Targu, żeby obejrzeć to miejsce na terenie lotniska w Nowym Targu. I była tak cudna panorama gór. Stamtąd Tatry widać dużo piękniej niż z Zakopanego, bo z Zakopanego ich niewiele widać.
Więc myślałem sobie, co za wspaniałe kulisy dla papieża miłośnika gór. Niestety, kiedy była tam msza święta, to niebo było tak zachmurzone, po mszy świętej spadła ogromna ulewa, że nic gór nie było widać. Kiedy Ojciec Święty stanął, przyjechał, wyszedł na podwyższenie, to rozłożył ręce z pewnym zawodem, że tych gór nie widać. Ale jak pamiętam, to pewnie podobno po nabożeństwie helikopterem go przewieziono, tak że mógł nad górami, nad Tatrami wtedy przelecieć i zobaczyć je z bliska. Więc to były te dwa spotkania osobiste, a oprócz tego śledziliśmy wszystkie inne jego kroki. To dla mnie były dwa inne przeżycia niezwykłe. To wiadomo, no, Warszawa, dawny plac zwycięstwa i ta niezwykła homilia Jana Pawła II. To jego słowa, niezwykłe słowa, które zmieniły bieg historii Polski, Europy i świata. A oprócz tego dla mnie też było bardzo ważne ostatnie przemówienie Jana Pawła II na krakowskich Błoniach, tuż przed jego odjazdem. To było też niesamowite przemówienie. Często do niego w myślach wracam i nieraz przemawiając do młodzieży czy do bierzmowanych, o tym mówiłem, kiedy on z taką niezwykłą mocą, chociaż już staranym głosem, bo był lekko zaziębiony, mówił: weźmijcie Ducha Świętego. Mówił: powtarzam wam za Chrystusem, weźmijcie Ducha Świętego. Mówię za apostołem Pawłem, Ducha Świętego nie zasmucajcie. To było niezwykłe przemówienie. Ja tak łączę te dwa przemówienia. Papież, który w Wigilię zesłania, na początku pielgrzymki tej pierwszej, woła o Ducha Świętego, woła z taką mocą, że ten Duch przychodzi. To on tam na tych Błoniach krakowskich, można by powiedzieć, jakby udzielił tego Ducha Świętego, tak jak Chrystus powiedział: weźmijcie, bierzcie go. Było to, on sam nawet powiedział w tym kazaniu, wielkie bierzmowanie dziejów. A bierzmowanie to sakrament umocnienia. A więc tak, ta pielgrzymka spięta jakby klamrą tych dwóch wydarzeń związanych z Duchem Świętym. Wielka modlitwa i potem bierzmowanie narodu i skutecznie nas wybierzmował. Że ten nowy targ, który był na początku, pierwsza wizyta Jana Pawła II, bardzo bym go połączył z przedostatnią wizytą Jana Pawła II w Starym Sączu, kiedy to było też na terenie diecezji tarnowskiej, rok 1999, kiedy Jan Paweł II wyniósł na chwały świętych, błogosławiono dotąd świętą Kingę, panią ziemi sądeckiej, patronkę samorządów. Więc to były takie spotkania w miejscach, które szczególnie blisko były z Ojcem Świętym związane. W Zakopanem nie byłem osobiście. W tych dwóch spotkaniach byłem osobiście i oprócz tego, że Ojciec Święty wygłosił kazanie, że to były te takie dopowiedzenia. Tu w Starym Sączu pod koniec to była sławna powtórka z geografii, kiedy patrząc na te kolejne góry i szczyty, Ojciec Święty właśnie opowiedział o swoich przeżyciach, o tych nazwał poszczególne szczyty. Tam w jednym wypadku się pomylił, ale jak się pytał, czy dobrze zdał ten egzamin z geografii, to wszyscy mu mówili, że szóstka z plusem. Mówi, nie wszystko da się spamiętać, wtedy powiedział, ale i tak dużo pamiętam, bo się dobrze w szkole uczyłem. To w tym dniu był potem w Wadowicach, on miał wtedy taki szczególny dzień. Więc w tych spotkaniach z Janem Pawłem II właśnie mógłbym to powiedzieć, to i w Nowym Targu, i powiedzmy w Starym Sączu, i podczas jego wizyty w Tarnowie w 1987 roku, kiedy wyniósł na ołtarze córkę polskiego ludu, błogosławioną Karolinę Kuskównę. To bym powiedział tak, z jednej strony przepiękne, głębokie homilie, wspaniałe i pod względem formalnym, czyli jakby powiedziane niezwykłym, charyzmatycznym głosem i pod względem głębokiej teologicznej treści, która w sposób bardzo umiejętny, dostosowany do słuchaczy i do sytuacji
były podawane, a równocześnie to wszystko, co papież ciągle dokładał od siebie, z takim, powiedzmy, dystansem do siebie samego, kiedy żartował, kiedy nawiązywał do takich sytuacji. Po prostu umiał w sposób perfekcyjny nawiązać kontakt z tą publicznością. Choćby w Tarnowie w 1987 ponad milion ludzi. Kiedy on tak wyszedł na podwyższenie, a tym podwyższeniem to były fundamenty budującego się Kościoła. To był też piękny symbol. Na fundamentach budującego się Kościoła zgromadzony Kościół żywy z Ojcem Świętym, z Episkopatem, z tysiącem wiernych. Przepraszam, z ponad milionem wiernych i wszyscy jednym głosem wyznają wiarę w jednego Boga. I on z tym ogromnym tłumem nawiązał od razu kontakt. Mówił, że ja muszę się wam tu napatrzeć. Tak zaczął ciebie, że muszę, bo nie można się spotkać, bo po to się spotykamy, aby się sobie napatrzeć. Wpatrzeć się w człowieka, zasłuchać, nawiązać kontakt. A potem, kiedy te, powiedzmy, więzy między nadawcą a odbiorcą, między głosicielem Ewangelii a jej słuchaczem zostaną nawiązane, wtedy zupełnie inaczej to Boże Słowo, które głosił, docierało do nas. Ta homilia, pamiętam, homilia, którą wygłosił przy okazji beatyfikacji błogosławionej Karoliny, którą oparł na jakby interpretacji psalmu Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Więc były przepiękne, wzruszające, niesamowite. Kiedyś jak przy okazji nabożeństwa w rocznicę tego wydarzenia odsłuchaliśmy ich na nowo w kościele błogosławionej Karoliny, który już w tej chwili jest wybudowany, największy kościół w diecezji. Więc wtedy jeszcze raz przeżyliśmy, jak wspaniałe były to słowa, jak trafne. Nie ulega wątpliwości, że każda pielgrzymka Jana Pawła II do rozmaitych zakątków świata była zawsze przypomnieniem tego kościoła lokalnego światu. To była, wszystkie kraje, nawet rządy, ubiegały się o to, aby Jan Paweł II do nich przyjechał, żeby mogły przy okazji wizyty Jana Pawła II ten swój kraj, swoje problemy, swoje osiągnięcia też duchowe czy materialne światu w jakiś sposób pokazać. Nie ulega wątpliwości, że wybór był powiększeniem tego ważnego otwarciem się Kościoła uniwersalnego jeszcze szerzej. I w tym, że właśnie, że wybrany został nie tylko Włoch, ale i w tym, że Jan Paweł II, wielki pielgrzym, apostoł narodów, pielgrzym do całego świata, że jakby uświadomił przez swoje wizyty na wszystkich krajach, niemal i wszystkich kontynentach, tym ludziom, że są Kościołem, że są cząstką wielkiej rodziny, która ogarnia ludzi wszystkich języków, wszystkich narodów, która cementuje i prowadzi dialog z każdą kulturą i w każdych czasach ma ludziom coś bardzo istotnego do powiedzenia. Gdybym tak chciał podsumować to, co mnie bardzo fascynowało, to bym powiedział tak, z jednej strony ta koncentracja na człowieku, to, że był otwartym na każdego człowieka, wszystkich przyjmował, do każdego miał jakieś dobre słowo, jakiś gest, fascynację, otwartość na człowieka. Człowiek odkupiony przez Chrystusa, stworzony przez Boga, był dla niego kimś najważniejszym. To, że się pochylał nad człowiekiem, zwłaszcza cierpiącym, każda jego wizyta duszpasterska, czy to w parafiach rzymskich, a odbył ich ponad 300, czy podczas tych podróży ewangelizacyjnych do świata, ponad 104 podróże, wszędzie było miejsce dla chorych, niepełnosprawnych, nad którymi się pochylał ze szczególną wrażliwością, a potem sam, będąc niepełnosprawnym i chorym, nie ukrywał się z tym, pokazywał się światu ze swoim również cierpieniem,
niósł to cierpienie do końca, dał nam tutaj też fascynujący przykład. Jak gdyby wszystkie wymiary człowieczeństwa, mógłby powiedzieć, że nic, co ludzkie, nie było mu obce i w radości, i w poznawaniu piękna świata, i ludzkich, międzyludzkich kontaktów, ale również właśnie w cierpieniu, w pewnym nawet upokorzeniu i poniżeniu, które niósł do końca z Chrystusem. To było coś niezwykłego i niesamowitego dla mnie. Po tych komunikatach, jakie otrzymywaliśmy z Watykanu, można było się obawiać, że to są już ostatnie godziny Ojca Świętego. Dlatego też czuwałem, miałem włączone radio i tak myślałem, co ja jutro powiem na tej wizytacji, nie? Jeżeli tak będzie to zależało od tego, czy papież będzie jeszcze żył, czy nie. No więc i wtedy ta wiadomość, która zelektryzowała cały świat. Więc i ten moment niezwykły, tu właściwie to jest kolejna tajemnica z życia Jana Pawła II. Kiedy po jego śmierci odnaleziono jego testament, to w tym testamencie papież zapisał, że chciałby, prosi Boga, modli się o to, żeby jego przejście, jego pascha, czy jego przejście z życia do życia wiecznego, żeby jego odejście posłużyło również temu, czemu służyło całe jego życie, a więc dziełu ewangelizacji świata, pojednania z Bogiem i z człowiekiem. Więc myślę, że ta prośba się niesamowicie spełniła, że papież przez swoje odejście, no, przez tę swoją ostatnią podróż, że tak powiemy, do wieczności, 105. podróż, w czasie której prawie nic nie powiedział, a jeżeli coś powiedział, to tylko szeptem to, co powiedział do młodzieży: szukałem was, a wy przyszliście do mnie. To też było piękne streszczenie jego relacji do młodzieży, że on, młodzież, szukał młodzieży całe życie, a młodzież przychodziła do niego i szła za nim. No więc mimo, że nic, prawie nic wtedy nie powiedział, to jednak wydźwięk apostolski tego przejścia, tej ostatniej pielgrzymki był niesamowity. Można wręcz powiedzieć, że sam moment odejścia to był najlepiej wyreżyserowany przez Ducha Świętego, przez Jana Pawła II, jak sobie tylko można wyobrazić, bo było to już po pierwszych nieszporach niedzieli, drugiej niedzieli wielkanocnej, czyli niedzieli Miłosierdzia Bożego. Tego miłosierdzia, które uczynił, zwłaszcza pod koniec swojego pontyfikatu, centrum swojego przesłania. A więc już mieliśmy liturgicznie, według liturgia się zaczyna nieszporami wieczorem, uroczystość, niedzielę oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Koniec oktawy, ósmy dzień, symbol jakiejś pełni liturgii Kościoła, a równocześnie zgodnie z jego życzeniem niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ale byliśmy jeszcze w sobotę kalendarzowo, a więc i to w pierwszą sobotę miesiąca. Ten aspekt maryjny, który w życiu i posłannictwie papieża się ciągle przejawiał, przecież wpisał Maryję do swojego herbu stojącą pod krzyżem. Więc był to moment rzeczywiście niezwykły, szczególny. I myślę, że przeżycie tych chwil, tego momentu wszystkim nam, którzy w jakiś sposób się zaliczamy do pokolenia Jana Pawła II, nie tylko młodzi, ale i średnim wieku i starsi, wszyscy my będziemy pamiętać do końca życia. Był fenomen, który zaskoczył nas wszystkich, przekroczył wszystkie nasze jakby oczekiwania, że nasze społeczeństwo w ten sposób to przeżyje i w ten sposób będzie odbierać odejście. Ja miałem akurat wtedy, w tych dniach po odejściu Jana Pawła II, przed jego pogrzebem, miałem mszę świętą w Starym Sączu, w miejscu, w którym Jan Paweł II, nie tak dawno przedtem, kanonizował błogosławioną Kingę. Tam na tym miejscu, to jest jedyne miejsce w Polsce, na którym pozostał ołtarz papieski. Powstaje tam takie centrum pielgrzymkowe i tam zgromadzone tysiące ludzi na tym nabożeństwie, a potem spieszyłem się z powrotem, żeby wrócić do Tarnowa tego samego dnia do kościoła błogosławionej Karoliny, również śladu pobytu Jana Pawła II.
I mogłem zobaczyć po drodze te ludzkie reakcje, a więc powiedzmy, wracając ze Starego Sącza, wracałem tą drogą, którą kiedyś, w 1999 roku, Jan Paweł II przyjechał. Przyjechał samochodem, bo z powodu mgły helikopter nie mógł wystartować. Jechałem kilkanaście kilometrów tą drogą i cała ta droga, w tym fragmencie, którym nie jechałem, była obstawiona światłami z obu stron. Ludzie się w jakiś sposób skrzyknęli, zwołali, pewnie przez SMS-y. Naturalnie, że całą drogę, którą papież przyjechał do tego miejsca, była oświetlona. Kiedy przyjechałem do Tarnowa, kończył się właśnie potężny marsz kilkudziesięciu tysięcy ludzi z katedry właśnie do kościoła błogosławionej Karoliny, gdzie się to nabożeństwo odbywało, więc niesamowite poruszenie, niesamowita mobilizacja, ogromna aktywność, pomysłowość ludzi, żeby to była, były te rzeczy nie na rozkaz, na jakąś zachętę od góry, tylko były spontanicznie organizowane. To zaskakiwało nawet duszpasterzy, więc było to rzeczywiście jakieś przeżycie, którego energia duchowa, myślę, ona się jeszcze nie raz odezwie w różnych sytuacjach życiowych. I tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu jako uczestnicy aktywni czy obserwatorzy i myślę całego narodu, że ta energia w nas, my to wspomnienie niesiemy ze sobą i ono w nas jeszcze nieraz, mam nadzieję, odżyje i pomoże nam podjąć właściwe decyzje, wybrać taką drogę, którą wskazywał Jan Paweł II, opowiedzieć się za wartościami, które on głosił. I myślę, że to są wydarzenia, które dopiero by można by z jakiejś długiej perspektywy osądzać. Tak sobie tutaj kojarzę, że Jan Paweł II kiedyś wspominał swojego poprzednika na stolicy świętego Stanisława. W swoim pierwszym przemówieniu do Polaków w Rzymie po wyborze mówił o świętym Stanisławie, cytuję, którego niegodnym następcą byłem przez lat 14. A tymczasem pomyślmy sobie, o ile jego pontyfikat wielokrotnie przewyższa rolę, jaką odegrał święty Stanisław w życiu narodu. To, co zrobił Jan Paweł II, no to jest nieporównywalnie większe i ważniejsze niż to, czego dokonał kiedyś tam święty Stanisław, którego wspominamy i czcimy po latach, nie? My tu musimy o oddziaływaniu Jana Pawła II mówić nie tylko w perspektywie naszego życia, ale kolejnych stuleci, które będą następować. Ja w to działanie ani chwili nie wątpię.